Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych wędkarzy do obejrzenia filmu z tegorocznych edycji Śląskich Targów Wędkarskich Silesia Fishing, które odbyły się na terenie Arena Gliwice. Chcieliśmy pokazać Wam najnowsze, najciekawsze propozycje ze sprzętu wędkarskiego oraz akcesoriów prezentowane przez różnych wystawców. Jednocześnie informujemy, że z powodu dużej ilości materiału filmowego zdecydowaliśmy się na podzielenie go na kilka tematycznych odcinków. Dzięki temu zainteresowany będzie miał okazję poznać bliżej, co go najbardziej interesuje. Mamy nadzieję, że film będzie dla Was cennym źródłem wiedzy na temat nowych produktów dostępnych na rynku wędkarskim, a jednocześnie pozwoli na wirtualne przeżycie atmosfery targów, które każdego roku przyciągają setki pasjonatów wędkarstwa. Jest ze mną Kamil Rękawek, czyli prezes. I co, Kamilu, macie teraz w nowościach na ten rok? No, nowości cały czas spływają, jeszcze troszeczkę czasu, żeby takie full nowości było, ale na tą chwilę mocno uzupełniliśmy ofertę Munch Bites'a, już teraz z dostępnością nie ma problemów. Cały czas promujemy i dystrybuujemy firmę Method Mania, rozwijamy firmę TCT, współpracujemy ze Sportexem. Mamy taki stojaczek Bizona z bombkami wolno opadającymi na przykład. No i to właśnie prezentujemy tutaj na targach, a dodatkowo zapraszamy na stronę, tam dużo nowości cały czas. Co byś mogła powiedzieć o tym Ready Pelecie z TCT? O gotowym pelecie? Tak, no, tak, tak. To jest taki klasyczny pelet gotowy, jak już jest dość znany na rynku. Pelet występuje w czterech smakach. Redfish to jest taki w czerwonym kolorze śmierdzący rybą. Jest tam halibut czarny. Często klienci pytają właśnie o halibuta. Truskawka, ananas i zapomniałem, jeszcze jest piąty miks, czyli trzy różne kolory. I tam właśnie są smaki rybny, owocowy, wymieszane ze sobą. Tak, żeby klientowi ułatwić już robotę, żeby miał taki miksik kolorowo-zapachowy. Gdzie jeszcze trzeba jakoś dowilżać, bo niektóre są takie, że są ready, ale trzeba jeszcze coś do nich dodać. Tego naszego po otwarciu nie trzeba dowilżać, on jest gotowy, aczkolwiek jeżeli łowimy w ciągu dnia i jest ciepło, no to wiadomo, że jeżeli przesychał się, wystarczy lekko go spsikać, chociażby water pelletem, Method Mani, albo po prostu wodą i z powrotem będzie działał. Dobrze. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście. Moi przyjaciele z Fishaholics, nie umiem pisać waszej nazwy nigdy, ale nie mylę jej na antenie i dziękuję wam, że nas wspieracie i polecam wam, wchodźcie na kanał Fishaholics, bo chłopaki dobrą robotę robią. To, co nas tutaj najbardziej interesuje, to jest towar Method Mani, federowy. I będziemy sobie z Bartkiem Radomińskim zaraz rozmawiać o tym, co tutaj Method Mania przygotowała dla federowców na ten rok i ogólnie... O, to do mnie zmierza z kamery. Cześć Bartku. Cześć, witam, Bartku. Witam was, panowie. Bartku, jeśli mógłbyś opowiedzieć, co tutaj Method Mania na ten rok głównie przygotowała? Przygotowała na ten rok? Znaczy, mogę ogólnie powiedzieć o całej ofercie, bo jeżeli chodzi o stricte nasze nowości na rok 2023, to jeszcze nie wyszły, nie mogę tutaj zdradzać. Tak. Ale mogę powiedzieć to, co mamy... Znaczy, są nowości, które na pewno nie wszyscy znają, które wyszły na jesień, czyli... Tak, mogę opowiedzieć właśnie o tych jesiennych, bo tutaj mamy troszeczkę ruch na stoisku, ale zaraz może nam się uda gdzieś tutaj... To tak idzie falami, a ja tutaj złapię za zanętę. To jest nasza najnowsza zanęta z flagowej serii Owfish. Tym razem w tej serii postawiliśmy na zieloną zanętę, tak samo jak pozostałe zanęty z tej serii, mączki Predigested, zielony, czyli fajny, tak? Tak, zielony, bardzo fajny kolor, bardzo dobrze sprawdzający się w łowiskach, gdzie właśnie mamy te ryby, mają upodobania takie pod tą zieloną zanętę i tutaj właśnie mamy fajny, taki naturalny, stonowany, zielony kolor, bo często jednak producenci w tych zielonych zanętach pchają takie mocno rażone
gorące, takie dosyć sztuczne, tak, tak. Sztuczne. Powiedz mi, czy to jest tak barwione, że to przy rozrabianiu barwi ręce też? Czy... Nie, ta zanęta nie czyli, barwi. Czyli, no to jest nie, właśnie fajne, bo jak była ta stara seria właśnie jeszcze z Method Money, ta poprzednia, co już wyszła, to ona barwiła mocno i czerwona. Tutaj może coś delikatnie, ale to nie jest tak, że wiesz, że nie będziesz mógł odmyć rąk czy coś. Tak, tak. Wiadomo, domaczamy 2:1, ona zwiększa swoją objętość. Praca taka, jak powinna być. Pięknie puchnie, jak ten tak, suit. Praca powinna być, jest taka, jak powinna być przy metodzie, czyli fajnie skleimy w podajniku, opadnie na dno, a po chwili zacznie fajnie się obsypywać. Dobrze. Więc to tyle, jeżeli chodzi o... A sprzynęt to są chyba wuwaftersy, to jest ostatni krzyk. Tak, jeżeli chodzi o przynęty, to wuwaftersy. Wuwaftersy występują w trzech smakach: truskawka, czekolada, halibut, kryl i ananas z kisłe masło. Tutaj tak. Dawid mówi, że dla niego ananas z kisłe masło jest najlepszy. Znaczy one tak na wiosnę, na jesień, a jak już lato się zaczęło, to strawberry i szokolady. Ja tutaj, mogę wam zdradzić, że właśnie ten... One są właśnie fajne, takie mięciutkie. Tutaj mogę wam zdradzić, że właśnie ten ananas z kisłe masło w zeszłym sezonie był najczęściej kupowaną przynętą z naszej oferty, więc tak, najbardziej się podobała wędkarzu. Więc to mamy. No i myślę, że trzeba przede wszystkim jeszcze pokazać nasze water pelety, nowe smaki naszych water peletów. Szymon, mógłbyś podać mi truskawkę, jabłko, skisłe masło i ananas. Właśnie, bo tych to nawet ja jeszcze nie wąchałem. O, widzisz, nawet ty tych nie widziałeś. Mamy trzy słodkie zapachy i jeden śmierdzący, czyli skisłe masło. No fajnie. I to jest pierwszy likwid, który jest przezroczysty w naszej ofercie, a tutaj mamy żółty, zielony i czerwony. Jeżeli chodzi o water pellet, to typowe likwidy przystosowane do domaczania peletu. W trakcie wędkowania psikacie swój pelet water pelletem. A to jest takie jakby jabłko, ale z taką skoszoną trawą. Tak, tak. To jest graskarp. Generalnie tak, jak widzicie, macie napisane graskarp, my go polecamy przy połowie amurów i linów. Ten zapach. Dobra. I tak, i mamy jeszcze truskawkę i ananas. I tak jak już mówiłem, water pellet, podczas wędkowania sprzykujemy swój pellet, on nam dodatkowo domoczy ten pellet i da jeszcze, wiadomo, dodatkowy atraktor. A co z pelletu? Jeżeli chodzi o pellety, to właśnie jest tu jeszcze jedna nowość. Pellet do strzelania z procy, jest to Original Catapult Duo. I tak jak sama nazwa mówi, duo, mamy dwa kolory, jasne i ciemne pelety. Są to pelety wolnotonące, więc bardzo fajnie nam się też sprawdzą przy ostatnio bardzo popularnych metodach wędkowania, jak slow sinking bomb, będą większe? Będą większe? Póki co na razie nie. Większe się przydają, jak się chce dalej strzelić. No to wiadomo, tak, to już wtedy trzeba większe. Póki co na razie jest tylko 8 mm, a zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Także dobrze. Bombka, pelet Wagler i tak samo bombka federowa. Też chyba z tych gęstych dodatków. Kukurydza kukurydza była od samego początku chyba. Nie, one od razu, te cztery smaki, były od razu. Zapachy, rodzaje wyszły tak od razu. A to też może od warto razu pokazać. Są te gęste. Najgęstszy jest ten kukurydziany. Kukurydzian. O, tego nawet nie trzeba mieszać. Tak, to jest fermentowana kukurydza. Bartek, pokażesz mi Wuwaftersa albo Popapa ultrafioletowy. O, tutaj będzie widać, te robaki pływają. Tak, mam małe białe robaki. A tu jest, no ochotki nie będzie widać. Ale jest, tak, tutaj w tym jest troszeczkę ochotki. Jest z nami Łukasz, Team Feeder Bite. Witam. Opowie Łukasz nam co nieco o nowościach na ten rok. Łukasz, co ciekawego jest w ofercie Feeder Bite'a na ten rok? Więc na nowy rok 2023 firma poleciała, tak jak wiecie, wypełzały po całej Polsce mini twistery, ślimaki. Kolorystyka w różnej kolorystyce, w 11 smakach. Jak i śmierdziele, tak i słodkie. Z nowości, no i mogę tutaj pokazać
taki mini ślimaczek, taki imitujący takiego ślimaka słodkowodnego, występujący w naszych wodach i rzekach. Z nowości jeszcze mamy tak, twistery, no w tym przypadku teraz nie mam, ale jeszcze twister Sweet Corn 12 mm, to jest truskawka, tak wygląda, imitując taką muszlę. Oraz Competition Carp, taki słodziutki smak, także się występuje w tych mini twisterach, coś takiego, z taką pręgą, jak to można powiedzieć. Z mikronów to tylko mi też zostało Sweet Corn, to jest taki w dwukolorze, taki wash-up i w takim intensywniejszym kolorze, fajny zapach i w ogóle. No i z nowości to mam jeszcze, już chwilka, Fishmeal Classic. Jest to czarny Method Mix, nie wiem czy to będzie widać, na ręce pokażę. Zawiera taki bodziec wzrokowy, jak takie zielono-czerwone, takie drobinki. A to trochę jak ten, MC Carp miał kiedyś. Jest to na bazie zrobione takich surowców, jak produkują do pasze do karmienia karpi w gospodarstwach. Które są później zarybiane, te ryby na PZW i tak samo na komercję. Czyli z peletów kurczonych. Czyli taki alerowy taki zapach, smak, takie coś to jest. Te są fajne, zobacz. No i oczywiście, oczywiście łaszałpy. Taki kształt takich makaroników. Kształt trochę. Taki bardziej hamburgery, jak to nazywamy. Bardzo sprężyste, fajne na gumkę, fajne na tak samo na bagnecik. Co do jeszcze, co mogę zaoferować? Bardzo fajne. Feder bomby, bardzo wydajne oczywiście i w trzech smakach, muszla, kukurydza oraz truskawka ryba. Bardzo to wydajne, daje się oleiste? Tak, czy... oleiste, nie klei to. Na przykład otwieramy puszkę troszeczkę, dajemy 3 kropelki, trząsiemy i wystarczy. Bardzo wydajna rzecz, pod pellet wagler, pod sinking bong, coś takiego. No oczywiście no, w sprzedaży tak jak mamy no, różne pelety 2-milimetrowe, 4 weszły także teraz na rynek, ale jeszcze nie mamy. Teraz i są tutaj... nowe zalewy są też, nie? Nowe zalewy, no to mamy tak, truskawkę, to są takie naturalne pokarmy, Sweet Corn, truskawka, tu jest wątroba, R72, czyli ananas bruskinia, no flagowa nasza F1 z miksowanym jokersem i konopnym olejem. Pokaż, otworzymy. Tak, począsę może będzie widać. No właśnie, chcę zobaczyć. No, larwy ochotki są z olejem konopnym. No oraz też flagowa epidemia, nie? Fermentowana kukurydza zawierająca... No to w zasadzie, tutaj... bo ochotka, konopia i epidemia to są pierwsze z tak, to z tego, są takie flagowce F1. One już są tak, kilka one lat. One już są już od początku z nami, tak? No i tak samo łaszałpy. No oraz Competition Carp, nie? Jakbyśmy mogli o nim nie zapomnieć, z pogrubioną frakcją XXL. A to jest ten... Tak, to jest Carp X, tak, druga wersja. Pierwszą wersję mamy taką, bez dodatków. To tam testowałem. Tak, drobna, bez dodatków, a tu jest już pogrubiona wersja... Na grubę. Na grubą. Z cornflakesami. Z cornflakesami, tak. Można do tego dodać czwóreczki, szósteczki. Na śniadanie sobie. Tak, szósteczki, czwóreczki, dwójeczki można dodać, żeby pogrubić, żeby wiadomo, coś zostawało na tym... Na tym dnie dla tych ryb większych, no nie? Pewnie. No i tyle można by było powiedzieć. Dobra, bo... Łukasz, dzięki śliczne. Ja również dziękuję. Zapraszam. Jesteśmy znowu na stanowisku Trotki, z nami jest Fishing Queen Ania, ekskluzywnie dla Fishaholics Fishing. Dzień dobry, witam widzów Fishaholics Fishing bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że Aniu, ty że tutaj prezentujesz Method Manię. Tak, zostałam zaproszona przez Trotkę, ale zarówno też przez firmy Method Mania do tego, żeby
zaprezentować produkty firmy, na które łowię, na które mam efekty i sprawdzają mi się. Możecie zobaczyć, jak wykorzystuję je na swoim kanale. Co prawda łowię wieloma innymi markami i wieloma innymi produktami również przyszło mi łowić, natomiast rzeczywiście produkty fajnie mi się sprawdzają nad wodą. Aniu, Bartek już nam opowiadał o nowościach, a my z kolei inaczej byśmy sformułowali pytanie, które produkty są Twoje ulubione, jeśli chodzi o Method Money? O wow, jest to ciężki wybór, przyznam Wam szczerze. Ja Method Money znam jeszcze z serii poprzednich, które bardzo mocno zarysowały się na rynku wędkarskim kilka lat temu. Mowa tak, to tutaj był jeszcze 2018 rok. Tak, czy... mowa tutaj o Pinky Boy, seria Pinky Boy. Sub-Zero wtedy Sub-Zero właśnie. Sub-Zero było i nadal jest. Był też Green Ghost, ale przyznam Wam, że akurat jeżeli chodzi o Green Ghosta, jest to przynęta mocno selektywna. Ona też jest smużąca. Natomiast nowości, Bartek o nich wspomniał, WUW Aftersy miałam możliwość testowania jeszcze zanim trafiły do ogólnej produkcji, zanim trafiły do rąk fiderowców w Polsce. No i rzeczywiście sprawdziły się i główną zaletą tych przynęt jest to, że mamy trzy kolory w opakowaniu i to jest bardzo dobre, bo producenci często rozdzielają te kolory ze względu na to, że rozdzielają też je smakowo, prawda? To jest różnie. Natomiast tutaj mamy trzy możliwości. Zmienia się pogoda, zmieniamy łaftersa, a nie musimy zmieniać smaku i to jest fajne. Często jest tak, że ten kolor idzie za smakiem, że na przykład truskawka jest czerwona, prawda? I już nie ma truskawki żółtej. A tutaj mamy właśnie na przykład truskawka czekolada i mamy w wersji kolorystycznej żółtej, pomarańczowej, różowej. To jest fajne. Oczywiście na rynku jest wielu różnych producentów. W Trotce też znajdziecie Fiderbite'a, bardzo fajne przynęty, teraz Mikrony. Znajdziecie różne inne warianty, różne inne firmy. Ja ze swojej strony polecam WUW Aftersy, czy też starsze serie, które już mają swoich zwolenników. Sub-Zero, Pinky Boye, Green Ghosty. Green Ghost występuje w trzech wariantach, w wersji tonącej dumbbells, w wersji Sub-Zero Wafters i w wersji typowo pływającej pop-up. Także do wyboru do koloru dla każdego. Aniu, a ulubiony pelet, ulubiony Method Mix? Nie ma czegoś takiego. Właśnie, muszę to powiedzieć, że właściwie w moim wędkowaniu no nie ma czegoś takiego, że coś jest ulubione, bo coś się sprawdza albo się nie sprawdza. Dokładnie. I dostosowujemy to do warunków panujących nad wodą, więc gdybyśmy chcieli tylko łowić na ulubione, to byśmy po prostu łowili na ulubione i nie zawsze. A chodzi o to, żeby właśnie jak najczęściej wykorzystywać ten potencjał. Dlatego też staram się dbać o to, żeby... Trzeba się dopasować do ryby. Żeby się dopasować do ryby, żeby się dopasować do warunków, żeby myśleć nad wodą, żeby ślepo nie wrzucać wszystkich firm, nazw, bo nam się nazwa podoba, tylko jednak, żeby szło za tym no jakaś myśl wędkarska. Jeżeli widzimy, że ryba stoi daleko, doklejmy bardziej ten podajnik, żeby w trakcie lotu nam się nic tam nie odkleiło podczas siłowego rzutu. Jeżeli łowimy gdzieś głębiej, zadbajmy o to, żeby też sobie dowilżyć to odpowiednio. Jeżeli słońce zachodzi, spróbujmy innych kolorów, spróbujmy przestawić się na kolory troszeczkę bardziej jaskrawe. Kolor biały często bardzo dobrze się sprawdza w dni takie pochmurne. U Was może to być odwrotnie, mogą się sprawdzać kolory fluo, u mnie mogą się sprawdzać słodkie, u Was się sprawdzają śmierdzące. Także jak widzisz, warto kombinować i nie zawsze to, co u jednej osoby jest ulubione, to sprawdzi się zawsze. Po prostu szukać swojego wariantu. Dobrze, Aniu, dziękujemy za rozmowę. Dzięki, życzymy Wędkarska Piątka. Zapraszam. Tak. To już koniec naszej przygody z targami Silesia Fishing tegorocznymi, czyli roku 2023. Nie było tutaj wielu wystawców, niestety liczyliśmy na coś więcej. Paru wystawców zrezygnowało w ostatniej chwili z ustawienia się. Trochę szkoda.
Mimo wszystko myślę, że udało nam się troszkę nowości Wam pokazać na ten rok 2023 i coś ciekawego wybierzecie dla siebie. Cześć!